Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z matematyki chciałam Wam przypomnieć sposób rozwiązywania równań z jedną niewiadomą, gdy jest to równanie tak zwane kwadratowe. Równanie kwadratowe to jest równanie, gdzie x występuje w najwyższej potędze do kwadratu, ewentualnie występuje x do pierwszej, a niekoniecznie musi i mamy jakiś wyraz wolny. A więc w tym momencie, żeby to rozwiązać, należy najlepiej w takim zadaniu wypisać, ile wynoszą liczby stojące przy kolejnych x-ach i wyrazie wolnym. Pierwszy wyraz posiada 2x do kwadratu, czyli liczba stojąca przy x do kwadratu to 2. Druga liczba to jest plus x 3, więc liczba stojąca przy x do pierwszej potęgi to 3, a wyraz wolny to minus 1. Jeżeli wypiszemy a, b, c i skorzystamy ze wzoru na deltę, to w tym momencie po podstawieniu mamy b do kwadratu, czyli środkowy wyraz, minus 4 razy powiedzmy pierwszy i trzeci wyraz. Jeżeli w ten sposób przeliczymy, mamy 9 plus 8, czyli 17. Jeżeli w tym momencie ten wynik wychodzi nam dodatni, możemy liczyć to dalej. Możemy ustalić pierwiastki równania kwadratowego. A co to są te pierwiastki równania kwadratowego? No takie szczególne liczby, które jak podstawię w miejsce x tu i tu, otrzymam dokładnie równość 0. A więc rozwiązania rzeczywiste zgodnie ze wzorem na deltę to jest minus środkowy wyraz minus pierwiastek z delty przez 2a, a potem w drugim wariancie minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Jeżeli podstawimy po kolei, ile wynosiły te wyniki, to w tym momencie otrzymujemy dwie liczby, które jakbyśmy podstawili czy tutaj i tutaj, otrzymamy wartość dokładnie równą 0. To są tak zwane pierwiastki tego równania kwadratowego. A w przypadku, gdy w przykładzie B mam 1, 2 i 5 jako trzy liczby stojące przy kolejnych potęgach ustawionych, przy x-ach ustawionych z najwyższymi potęgami po kolei, też możemy zastosować wzór na deltę, ale wychodzi nam, że delta w tym przypadku jest ujemna. A musimy pamiętać o tym, że gdy delta wychodzi ujemna, to nie ma miejsc zerowych dla tego równania kwadratowego i musimy stwierdzić, że nie ma rozwiązań. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono równań kwadratowych z rozwiązywaniem tych równań z deltą. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie, problemy ze swoimi zadaniami, jako korepetytor mogę Wam pomóc, tylko wystarczy ze mną skontaktować się na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl, tam załączyć zadania. Ze strony YouTube'a zapraszam Was do subskrybowania kanału, lajkowania filmów, komentowania, jeśli macie taką potrzebę i korzystajcie z przygotowanych przeze mnie playlist, nie tylko z matematyki. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do dalszej nauki.